W Uchu na Świat Bartek Kierzun, dziennikarz, miłośnik książek, nie tylko kulinarnych. Byliśmy już razem w różnych pięknych miejscach, między innymi w Portugalii, w Stambule, w Hiszpanii. No a teraz przyszedł czas na Ateny. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę Państwa zabrać do Aten. Ciągnęło tam Pana z powodu kuchni i antycznego świata, ale nie tylko. Tak, mnie ciągnęło do Aten z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że miałem ogromne poczucie niedosytu po pierwszej wizycie, ponieważ przed pierwszym Wyprawą do, do greckiej stolicy dowiedziałem się tak, że Ateny są w sumie brzydkie, brudne i nie warto im poświęcić. W zasadzie w ogóle nie warto im poświęcić uwagi, a jak już muszę, to najlepiej dwa dni, a potem powinienem stamtąd uciekać. Tak było napisane w przewodniku, ja tego nie wymyśliłem, w związku z tym przywiązałem się do tej myśli bardzo. Rzeczywiście spędziłem pierwszy mój pobyt w Grecji, zaczął się od dwóch dni w Atenach, i potem sobie pomyślałem, bożesz, coż za kretyn pisał ten przewodnik, te Ateny są takie fajne, ja bym z chęcią wrócił na dłużej. I no i chwilę mi zajęło, ale jak widać udało się. Pojechałem do Aten i przekonałem się, upewniałem się tak naprawdę w tym, że. Że, że rzeczywiście to jest bardzo fajne miasto i, i warto mu poświęcić trochę uwagi. Mam wrażenie, że ten mit, z którym pan się zderzył, obaliły kawałek kwety, pomidory, ogórki, pudełko oliwek, no bo to właśnie już w pierwszym rozdziale rozprawia się pan z tą wizją Aten jako miasta Okropnego, które można zwiedzić w dwa dni, a tak naprawdę okazuje się, że ludzie przemili. Widok na akropol, od którego jednych mrowi w kolanach, innym mocniej bije serce. Czyli okazuje się, że Trudne miasto, można pokochać. Można, trzeba dać Atenom szansę rzeczywiście, bo one na pierwszy rzut oka mają takie zakątki, takie miejsca, które rzeczywiście nie bardzo są z punktu widzenia takiej osoby, która właśnie jest przybyszem z zewnątrz, nie bardzo są zachęcające. Ale jeżeli da się Atenom szansę właśnie, jeżeli się sięgnie po odrobinę tej fety na targu, jeżeli pójdzie się do fajnej piekarni i kupi kawałek lagany, albo co jeszcze lepsze, pójdzie się do kawiarni i zamówi się tam kawałek Bugaccy, no to... Naprawdę nie może być lepiej, a jeżeli dodamy do tego oczywiście jeszcze niebieskie niebo i słońce. I to, że to cudowne SIGA-SIGA, czyli powoli-powoli greckie jest takim obowiązującym tak naprawdę trendem w całym mieście, no to okaże się, że tak, że możemy wypocząć, możemy dobrze zjeść, a przy okazji tak naprawdę jeszcze do tego wszystkiego możemy stanąć oko w oko z tym, co jest naszym z jednej strony ciężarem, z drugiej strony przywilejem, czyli tak naprawdę z całym Antykiem, no bo, no bo to tam w zasadzie całe mnóstwo rzeczy z punktu widzenia Europy się zaczęło. Od którego miejsca w Atenach powinniśmy rozpocząć swoją przygodę z tym miastem? Moim zdaniem, od placu monastyraki to jest, to jest jedno z moich ulubionych miejsc w mieście. Ono nie jest. Właśnie, Ateny nie są oczywiste może w ten sposób. W Atenach trzeba mieć oczy otwarte, uszy otwarte i serce otwarte i wtedy to wszystko zaczyna działać. I dlatego powiedziałem, monastyraki od razu, bez wahania w gruncie rzeczy nawet, bo to jest takie miejsce, które moim zdaniem pokazuje Ateny z każdej, z każdej możliwej strony, ponieważ jest to plac w zasadzie dzisiaj w samym centrum miasta i jeżeli staniemy odpowiednio i spojrzymy przed siebie, to zobaczymy kościół bizantyjski, zobaczymy turecki meczet, zobaczymy bibliotekę Hadriana. Ja mówię w takiej kolejności, w jakiej to się widzi, nie w takiej kolejności, w jakiej to było budowane. A za tym wszystkim jeszcze tak naprawdę wzgórze, wzgórze Akropolu i Partenon na samym szczycie. I do tego wszystkiego. Stacja metra, stoiska z czereśniami, brzoskwiniami, morelami. Oczywiście całe mnóstwo turystycznych pamiątek, których nigdy ja nie kupuję i mam nadzieję, że państwo też nie kupujecie, bo to są rzeczy z plastiku zrobione w Chinach. Ale właśnie, no to też pokazuje nam tak Naprawdę całe spektrum turystyczne Aten. No, mamy tam właśnie i co zobaczyć, i co zjeść. I jednocześnie jesteśmy w stanie dojechać z tego miejsca w, do każdego zakątka wybranego tego miasta. No i przy okazji musimy się zmierzyć z tą ciemną stroną turystyki, czyli turystycznym kłamem, który jest w każdym mieście, nie ma się co oszukiwać. Czyli pozorny chaos, ale w Atenach pojęcie chaosu, jak pan sam pisze w swojej książce, Ateny do zjedzenia jest po prostu nieadekwatne. I zresztą przyznaje się pan też w tym rozdziale o placu, Monasterskim, że to miłość od pierwszego wejrzenia. Tak, moje pierwsze rzeczywiście skojarzenia z ten Chciałem trafić na ten plac i trafiłem tam bardzo szybko. Siłą rzeczy mija się go, naprawdę w Atenach, siłą rzeczy mija się ten plac parę razy dziennie. I doskonale pamiętam takiego człowieka z takim ogromnym, ogromnym pękiem balonów bardzo kolorowych, które mi zasłaniały i odsłaniały cały ten plac przede mną. No i rzeczywiście tam, tam się czuje, tam się czuje Ateny, tam się czuje to, że, że to miasto. Ma za sobą tych kilka tysięcy lat historii, czasem lepszej, czasem gorszej. Jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być, jesteśmy w samym centrum. A to jest właśnie temat na bardzo długą dyskusję, tak naprawdę, co, jest, co powinniśmy postrzegać jako centrum Aten, czy Akropol z Partenonem, czy jednak monastyraki, z mojej perspektywy, monastyraki, bo. No, bo dużo więcej stamtąd widać i dużo więcej, dużo więcej historii ma tam swój początek. Na pana playliście ateńskiej, co pojawi się jako kolejne? Znowu nie, 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 pójdę, nie pójdę tym bardziej oczywistym tropem, a wręcz przeciwnie, pójdę tropem nieoczywistym. Plac Omonia. Znowu miejsce, które przez wiele lat było postrzegane przez Ateńczyków nawet jako miejsce niebezpieczne, jako miejsce brzydkie, jako miejsce nieistotne, ale znowu z mojej perspektywy bardzo istotne, ponieważ tam jest taki wgląd. Po prostu ja mam, ja mam takie poczucie, że Ateny dają taką możliwość, właśnie. Wystarczy stanąć w jakimś miejscu, spojrzeć i ma się wgląd w historię tego miasta. Omonia ma za sobą nie tak długą historię jak, jak Monasty Raki, Ona była troszkę dalej od centrum miasta i, i tak naprawdę zaczęła się rozwijać. Jest dopiero wtedy, kiedy Ateny na powrót zaczęły się rozwijać, czyli już po tym, jak, jak Grecy wywalczyli sobie niepodległość. Tam również jest stacja metra pod Wielkim Placem na samym dole i tam się również bardzo często pojawiałem podczas moich wędrówek po mieście. Stamtąd rzut beretem jest do wspaniałej dzielnicy, która nazywa się Egzarchia, Egzarcheja. Bardzo blisko stamtąd jest również do kawiarni, cukierni, jogurtowni Stani, do której chadzałem na śniadanie, bo, bo mają tam doskonały jogurt, doskonałe mleczne desery i świetne ciasta. A do tego wszystkiego na placu Omonia jest architektura właśnie XIX-wieczna, bo to jest ten moment, kiedy właśnie Ateny się rozwijały, postawiono tam hotele, były tam eleganckie kawiarnie, panie z parasolami, panowie w cylindrach, tam się toczyło to miejskie życie. To potem Nagle okazało się, że świat nie jest taki kolorowy, i przebudowano plac. Z tych budynków XIX-wiecznych zostały tylko nieliczne, postawiono tam wielkie wieżowce. Atmosfera się zepsuła, trawa wyschła. Wydawałoby się, że Ateńczycy powinni zapomnieć o tym placu. I on powinien być taką ziemią niczyją, ale udało się go odzyskać. Dzisiaj znowu jest no może nie wizytówką miasta, bo to za dużo powiedziane, z mojej perspektywy trochę tak, ale pewnie dla Ateńczyków jeszcze nie, ale ten plac się zmienia i on cały czas żyje. I to jest znowu moim zdaniem opowieść o Atenach. Omonia Ateny w Miniaturze, tak pan nazywa to tak. miejsce. Jeśli mamy Omonię z jednej strony, to może warto wywołać nieoczywiste dzielnice, jak na przykład Neos Kosmos, czy ta druga u stóp Akropolu, Kukaki. Więc rzeczywiście, super dwie Fajne dzielnice, kukaki czy też kaukaki, bardzo, ale to bardzo lubię, ze względu na to, że tam jest normalne miejskie życie. To jest cudowne, ponieważ o ile te wszystkie dzielnice rzeczywiście wokół Akropolu, w bezpośrednim sąsiedztwie Akropolu one bywają trudne ze względu na to, że, no, że są tam turyści. I nie chcę być hipokrytą i narzekać na to, że turyści są, no bo sam jestem turystą, sam tam bywam. Ale fajnie jest móc sobie znaleźć w mieście też te, te mniej oczywiste rzeczywiście fragmenty, i takie są te dzielnice, o których rozmawiamy w tej chwili. One są normalnymi mieszkaniowymi dzielnicami, w których się mieszka, żyje, wychodzi na zakupy, wyprowadza psa na spacer, parkuje samochód. To są te zwykłe. Takie najbardziej codzienne miejskie aktywności. I ja dlatego bardzo lubiłem sobie tam wpadać i spędzić rzeczywiście choć chwilę, bo łapie się oddech po prostu, bo łapie się oddech od tego, od tego takiego właśnie turystycznego rauszu. Tam rzeczywiście mogłem sobie pozwolić na to, żeby usiąść, zamówić kawę, posiedzieć, popatrzeć poczuć się, jakbym był z Aten, a nie jakbym był gościem w Atenach. Cudowna miejska codzienność. A czy w tej dzielnicy Neos Kosmos jakieś nawiązania do nazwy jednak znajdziemy? Nie. No nie. Znowu nie. Ze względu na to, że kosmos to jest świat. Dzisiaj tłumaczy się to jako świat. Wcześniej tłumaczyła się to jako przeciwieństwo chaosu, czyli tak naprawdę porządek. Ale porządku to w, w Neos Kosmos nie ma na pewno. To jest dość szalona dzielnica. No bo tam się toczy właśnie to, to zwykłe życie. Więc, więc jeżeli nie przeszkadza nam to, że jeden budynek jest parterowy, a drugi ma 12 pięter i że dużo bloków dookoła, czasami z lat 60., czasami z lat 30. No to właśnie, to powinniśmy się wybrać również do Neos kosmos, bo, bo naprawdę to jest super fajne miejsce. W Atenach jednak nie możemy ominąć tych miejsc kultowych. Aeropak, Akropol. Akropol i Partenon to jest ikona europejska. To tam się narodziła demokracja. Kulawa odrobinę, wówczas to jest, to jest zabawne, nigdy o tym nie mówimy, ale to była demokracja wyłącznie dla mężczyzn. Demokracja nie, ateńska nie dotyczyła kobiet, była właśnie dość niesprawiedliwym, mimo wszystko, systemem. Ale rzeczywiście jak stanąłem po raz pierwszy gdzieś tam na samym końcu ulicy, bo ateny też zostały zbudowane jako miasto już pod koniec XIX wieku one zostały zbudowane w bardzo logiczny sposób. Plan był taki, że ulice miały się zbiegać w kierunku Akropolu, no więc siłą rzeczy ja idąc skądś dokąd, nagle zobaczyłem Akropol w perspektywie ulicy i, i rzeczywiście miałem wtedy coś takiego, że mi, kolana, że mi te kolana zmiękły. No bo właśnie to jest opowieść o wszystkim. No. Chodziłem do szkoły i pamiętam, te pierwsze, te pierwsze strony podręcznika, to się wszystko zaczynało od Grecji zawsze i tam widziałem rysunek tego i kiedy potem staje się oko w oko z Partenonem no to rzeczywiście jest coś takiego, że, że te kolana muszą zmięknąć, no bo, no bo jakżeż by inaczej. Takie miejsce mit. I, tak, miejsce mit. To jest oczywiście porównanie troszeczkę na wyrost, ale myślę, że wiele osób stając oko w oko z wieżą Eiffla albo z koloseum rzymskim, to jest dużo bardziej adekwatne porównanie, ma coś takiego, że czuje rzeczywiście, że te miejsca są bliskie, mimo tego, że są odległe. Piramidy, wieże Eiffla, koloseum, Partenon, no mamy gdzieś z tyłu w głowie i stajemy nagle oko w oko z tymi, z tymi ikonami, to powinniśmy coś poczuć, więc ja się cieszę, że ja coś poczułem. No tak, mamy je w um, takim krwiobiegu kulturowym w sobie po prostu. Tak, dokładnie. Na monetach, na banknotach, no jeżeli mamy euro w ręku i spojrzymy tam, to zawsze coś zobaczymy z tych najważniejszych budynków w Europie i one przez to też stają nam się bliższe. Więc rzeczywiście ja mam z tym, z tym akropolem też taki dość ciepły i, i bliski stosunek mam do tego miejsca, no właśnie, no ze względu na to, że to znowu jest opowieść o całej historii miasta, o tym, że był pojedynek między Ateną a Posejdonem, że Posejdon dał źródło, a Atena dała drzewo oliwne, i, i to ona została patronką miasta, bo to ona ten konkurs wygrała, i to ją mieszkańcy miasta wybrali jako główne bóstwo i, i najważniejszą osobę. O paradoksie: w, kobieta. W, tak, to bogini miały w ogóle dużo łatwiej niż przeciętne greczynki, no ale też nie było kolorowo. Ja mam parę anegdot dość zabawnych w książce na temat tego boskiego świata, i to też jest super. Dobrze było wrócić do mitologii i móc na nią spojrzeć, już jako dorosły człowiek, i zobaczyć tam zupełnie inne rzeczy, niż te, które podkreślano nam w szkole. Więc mam nadzieję, że Państwo, czytając książkę, też będziecie się dobrze bawić. Z tego rozdziału o Partenonie dowiemy się też, że ten główny obiekt Akropolu wcale nie jest pierwszą postawioną tam świątynią. Tak, no właśnie, to jest to nakładanie, to jest ta historia, z którą mamy do czynienia w Atenach. Czy tego chcemy, czy nie. To jest rzeczywiście miejsce, było szczególne, bo było na górze, było bezpieczne, i tam postanowiono. Postawić świątynię dla najważniejszych bogów, no i tak zrobiono, ale przez lata, tak naprawdę, siłą rzeczy. Mamy do czynienia z, z różnymi zdarzeniami, i nadbudowywano, nabudowywano. To nie jest też tylko i wyłącznie przywilej Akropolu i Partenonu, bo w wielu miejscach w Grecji jest tak, że świątynia była, była burzona, bo doszło właśnie do jakiegoś historycznego zawirowania i należało postawić nową, odbudować, zmienić czasami postać, której ta świątynia była dedykowana. Tak samo jest na półwyspie Sunion, który jest rzut beretem od Aten i można tam dojechać komunikacją miejską, do czego zresztą gorąco namawiam. To za chwilę na ten półwyspie wrócimy, ale skoro zostawiliśmy obok siebie Akropol i Areopag, nie wiem, czy słusznie, ale przez pana książkę będzie mi się teraz kojarzyć to miejsce z kalafiorem. <laughs> niech, się kojarzy, niech się kojarzy, choć nie wiem, czy powinno to być główne skojarzenie. Aeropak jest ważny z wielu innych powodów. Ja powiem tylko tyle. Warto się tam wybrać, potem na przykład zjeść kalafiora. Przyznam szczerze, że nie pamiętam, który przepis na kalafior jest obok Areopagu. Czy ten, czy ten w Dużony pomidorach z cynamonem? W sosie cytrynowym. Cytrynowym, tak, to jest ciekawe. Moim zdaniem Ateny i cała Grecja smakują cytryną. W związku z tym namawiam do tego połączenia, bo kalafior sam w sobie bywa nudny, aromatyczne dodatki do niego są świetne i Grecy świetnie je dobierają, bo są na kalafior dwa przepisy w książce. Rzeczywiście jeden to jest sos cytrynowy, a drugi to jest sos pomidorowy, którego smak podbijamy cynamonem. Bardzo fajne połączenie i, i namawiam do spróbowania. Ale ten kalefior znalazł się też w Pana opisie przestrzeni wokół Areopagu, że to niewielkie wzniesienie skała nierówna jak główka kalafiora. Tak, no tak, tak, bo tam, to jest właśnie, rzeczywiście Aeropak sprawia wrażenie, że, że tam się w ogóle nie powinno wchodzić, bo tam fragmenty rzeczywiście jakichś schodów, jakiegoś podejścia są, natomiast problem rzeczywiście jest na górze, bo w związku z tym, że to miejsce jest kojarzone ze świętym Pawłem, to, to bardzo dużo osób chce odwiedzić Aeropak i wdrapuje się tam na górę i przyznam szczerze, ja tam byłem raz i więcej nie pójdę, ponieważ uważam, że to jest potencjalnie naprawdę jedno najbardziej niebezpiecznych miejsc w Atenach. Ateny mają to do siebie, że są rzeczywiście zbiorem mniejszych lub większych pagórków i Aeropak jest jedną z takich górek. Jest stamtąd przepiękna panorama na Akropol i na Partenon, ale jest to kamień, który rzeczywiście wygląda, jak, jakbyśmy usiłowali wypolerować główkę Kalafiora i w związku z tym, że to jest polerowany kalafior, to jest też śliski. W związku z tym, jeżeli nie macie Państwo dobrych butów, to mimo tego pozornie niewielkiego wzniesienia, namawiam do tego, żeby być tam ostrożnym. Wywołał Pan półwysep Sunion? Bo bardzo lubię to miejsce. Pojechałem tam. Mam wrażenie, że był to wrzesień albo październik. Miało być wspaniale ciepło. Nie było. Było zimno, jak. Było zimno, jak to w Grecji czasami jak potrafi. W być, e, jak w lodówce. <laughs> jak w lodówce. Trzymajmy się tego, że jak w lodówce. Bo to jest właśnie bardzo złududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud to nasze przekonanie o tym, że miasta na południu nie są zimne, ale co ciekawe, ja się tak i tak wykąpałem wtedy, bo. Rzeczywiście wiało bardzo na górze. Sunion jest również kawałkiem skały. Zresztą cała Tyka, czyli ten region, którego stolicą są Ateny, to jest jedna wielka w gruncie rzeczy lita skała. No i mamy tam świątynię Posejdona. Wybrałem się tam i uwaga, pod między tymi kolumnami wiało tak, że myślałem, że głowę mi urwie. Ja noszę takie małe wełniane czapki, które wciskam na, na swoją łysą głowę i one naprawdę nie mają szansy spaść z tej głowy. A na Sunion wiało tak, że mi tę czapkę zwiało z głowy. Więc obejrzałem świątynię w tempie światła dosłownie, ponieważ stwierdziłem, że jeżeli zostanę tam dłużej, to to będzie mój ostatni dzień zwiedzania, bo potem będę musiał leżeć w łóżku i się męczyć z jakimś przeziębieniem, bo naprawdę ten wiatr był lodowaty. Ale uwaga! Zszedłem ze wzgórza, zobaczyłem małą ścieżkę w kierunku morza i okazało się, że tam w ogóle nie wiało. Jeszcze tylko była woda ciepła, w związku z tym pomyślałem sobie, że hmm, byłoby grzechem nie skorzystać. W związku z tym pojechałem na Sunion, obejrzałem świątynię Posejdona i do tego wszystkiego wykąpałem się w morzu. Czy może być lepiej? No moim zdaniem nie może. A czy miejsce jest adekwatne do świątyni Posejdona? No jest, jest jednym z, z ważniejszych tak naprawdę z punktu widzenia obronności dawnych Aten. Jest jednym z ważniejszych, bo stamtąd widać naprawdę wszystko i to dlatego postawiono tam świątynię poświęconą Bogowi mórz. W Grecji nie ma przypadków. Jeżeli chodzi o lokalizację obiektów, nie ma przypadków. Oni byli mistrzami wybierania miejsc na teatry miejsc na świątynię. Wszystko było spektaklem. To wszystko było myślane dużo dalej i również w wypadku Sunion. Z jednej strony oczywiście półwysep, obronność, przepływające statki, możliwość ocenienia zakresu niebezpieczeństwa, którym miało szansę zagrozić Atenom, ale z drugiej strony jeszcze do tego wszystkiego piękne miejsca do tego, żeby obserwować zachody słońca, co oczywiście jest troszkę bez sensu, bo kiedy jest się na Sunion, to nie widać tej pięknej świątyni, w, no bo siedzimy pod świątynią, więc trudno ją widzieć, na tle tego zachodu słońca, więc, więc ja namawiam do tego, żeby właśnie, żeby wsiąść w miejski autobus i wystarczy sobie pojechać kawałeczek dalej i wtedy ma się szansę patrzeć na. Wspaniałą świątynię na tle zachodu słońca, a ludzie już wtedy są tak mali, że im w zasadzie nie przeszkadzają w tej kontemplacji. A jeżeli będziemy o zachodzie słońca w okolicach świątyni, to gwarancja tego, że będzie tam tłum, pewne, że będzie tam tłum. W związku z tym namawiam, żeby obejść troszeczkę te wszystkie turystyczne reguły, obejść i spojrzeć na nie z drugiej strony, bo wtedy jest dużo ciekawiej przy półwyspie Sunion dzieli się pan przepisem na sałatkę z ośmiornicy patrzę na nią bo ja mam swoją domową anegdotę związaną Akurat z ośmiornicami z czasów, kiedy wychodziło się do rybnego i nie wiadomo było, z czym zamrożonym wracało się do domu. To były czasy mojej babci, która rzuciła kiedyś taki zamrożony kawałek na patelnię i przeraziła się, kiedy to, co zaczęło się rozmrażać, zaczęło się <laughs> ruszać <laughs> i wylądowało w koszu na śmieci, niestety. <laughs> Myślę, że Oj, gdyby znała no ten przepis, <laughs> to było. By inaczej. Pewnie byłoby inaczej, ale przepis jest rzeczywiście bardzo prosty. Ateny ciągnął za sobą wszystkie możliwe anegdoty. Każde miejsce prowadzi do jakiejś opowieści. I rzeczywiście ja, ja usłyszałem w Atenach o tym, że ośmiornicę można ugotować bez wody. Zamknąć w garze, przykryć pokrywką i co jakiś czas do niej zajrzeć. I przekonamy się właśnie, że ona się ugotuje również bez dodatkowej porcji wody. Skoro trafiliśmy na Półwysep sunią, to też powiedzmy, że są mniejsze takie przestrzenie. Które mogą uwieść widokiem rajskie plaże. Tak, zupełnie blisko. To jest kolejna rada, którą ja mam dla wszystkich, którzy myślą o urlopie w Atenach i myślą o tym, że będzie nudno no bo, no bo tylko miasto w gruncie rzeczy przed nimi. Więc jeżeli tak myślicie, to nie bójcie, się, nie bójcie się Aten, ze względu na to, że z Aten do Pireusu dojeżdża metro i to jest dosłownie wyprawa, która trwa 15 minut. A z kolei w Pireusie możemy wsiąść na prom, który płynie na wszystkie wyspy Zatoki Sarońskiej. Znaczy nie jeden, ale jest ich kilka, i można sobie każdego dnia wsiadać na inny prom i płynąć na inną wyspę. I ja robiłem sobie tak, że po prostu byłem parę dni w Atenach i kiedy czułem, że. Że muszę podładować troszkę rzeczywiście akumulatory takim nic nie robieniem, to wsiadałem na prom, i dosłownie, czasami po godzinie, czasami po dwóch, byłem na jednej z wysp z Zatoki Sarońskiej i tam spędzałem sobie popołudnia czytając książki, podglądając znowu takie tak naprawdę codzienne życie, bo każda z wysp ma to do siebie, że ten moment, w którym się wysiada z, z promu będzie tym miejscem gęstym od ludzi, gęstym od energii, będzie tłum, będzie turystycznie, a jeżeli. Odsuniemy się od tych miejsc kawałek dalej, wybierzemy się na spacer, to, to trafimy na wspaniałe miejsca, takie właśnie jak plaża na Igistrii, którą ja bardzo lubię, bo tam byłem ja, woda i może jeszcze ze cztery osoby. I było to w lipcu, w związku z tym można znaleźć spokój w Atenach nawet w tym najbardziej gorącym okresie. Smakujemy Grecję i skoro ją smakujemy, to nie możemy nie powiedzieć o targach ateńskich. Tak, i użyła pani liczby mnogiej bardzo dobrze, ponieważ... Ponieważ jest tak, jest, jest jeden główny targ w Atenach, w, samym, w całym centrum miasta. Nie da się go przeoczyć. Wielki budynek XIX-wieczny, w którym można kupić ryby i mięso. Naprzeciwko tego budynku znajduje się plac targowy, na którym można kupić wszystkie warzywa, jakie są dojrzałe w tym momencie, w którym się pojawimy w Atenach. Ale to nie wszystko, bo Ateny mają jeszcze coś, co nazywa się Agora lajki, like, czyli targi ludowe. To są co takie targi dzielnicowe? Tym, dzielnicowe, dokładnie. Kupcy po prostu przenoszą się z, codziennie w inne miejsce, do innej dzielnicy, rozstawiają swoje stragany i w zasadzie można tam kupić to wszystko, co na głównym targu, tylko nie trzeba nigdzie chodzić, bo po prostu wystarczy czasami dobrze wychylić się przez okno. Ja tak to właśnie trafiłem na targ w, w dzielnicy Karameikos, w której spałem po raz pierwszy w Atenach, bo się okazało, że targ ma w zasadzie przy tej ulicy przy w której mieszkam i obudził mnie hałas rozkładanych namiotów, no bo w upalnym klimacie śródziemnomorskim te produkty, które sprzedajemy trzeba chronić, w związku z tym są stawiane takie specjalne namioty o aluminiowym stelażu i to jest taki dźwięk, którego nie da się zapomnieć. Ja miałem wrażenie, że być może się pomyliłem i być może jest tak, że po prostu jestem na polu namiotowym i ktoś właśnie próbuje coś, coś rozstawić, ale nie były to po prostu namioty handlarzy i rzeczywiście jak się tylko ubrałem i wyszedłem przed dom, to okazało się, że mam wielką startę pomarańczy, wielką Starte pomidorów, gdzieś w kącie stał jakiś pan i darł się w niebo głosy, ponieważ e, robił suwlaki. Była godzina 8:30 rano, może 9, nie wiem. Ale powiem Państwu, że grillowana wieprzowina o tej porze również smakuje całkiem dobrze, bo to było moje śniadanie pierwsze śniadanie w Atenach. To były właśnie suwlaki, prosto od takiego handlarza. I te targi, które właśnie nazywają się lajki w, w skróconej wersji, Agora Lajki w tej wersji rozbudowanej, to jest jedno z fajniejszych miejsc do poznawania Aten od, od kulinarnej strony, bo tam zawsze dostaniemy to wszystko, co jest sezonowe, wszystko to, na co jest właśnie pora. Kulinaria greckie możemy poznawać nie tylko na targach, ale również w szkole. Tak, ja się wybrałem do jednej ze szkół kulinarnych w Atenach, która się nazywa My Greek Kitchen. W szkole sami Grecy pracują i miałem tam przyjemność pogotować. Chwilę. Było to bardzo przyjemne, no właśnie, no bo właśnie, zaczęliśmy od wizyty na targu, poplotkowaliśmy z panią o fety, z inną panią plotkowaliśmy o chlebie, potem kupiliśmy całe mnóstwo ziół, rzeczywiście wróciliśmy do szkoły i ugotowaliśmy sobie wspólnie czterodaniową kolację i, i znowu namawiam do tego, żeby sobie fundować takie przyjemności w czasie wakacji bo nie było to spektakularnie droższe niż wizyta w restauracji, co zabawne, a przy okazji można podpytać, można mieć takie poczucie, że się jest u kogoś w kuchni, się z kimś gotuje. I można się nauczyć robić pierożki ze szpinakiem. Można, nie tylko, można się też nauczyć robić ciasto <laughs> pomarańczowe. Rzeczywiście te, te wszystkie smakołyki, z których grecka kuchnia słynie, pierogi skądinąd doskonałe. Farsz powstaje na bazie sera wymieszanego z ziołami i sporą ilością szpinaku i rzeczywiście Pana kopita, świeże zioła. Kuchnia grecka jest o świeżości i o tym, że właśnie że sezonowość je się to, co jest, nie je się tego, co sprowadzane nie wiadomo skąd, tylko je się to, co urosło w okolicy, i dlatego ona jest tak dobra i dlatego ona taką dużą przyjemność mi sprawiła. Rzeczywiście, rzeczywiście tak dużą jak kuchnia włoska, więc, yy, więc to, jest, to jest chyba największy komplement, komplement w moich ustach, jaki mogę, jaki mogę Grekom tutaj. Zrobić. Są fascynaci, ale są tacy, którzy omijać będą szerokim łukiem muzea archeologiczne czy galerie narodowe. Warto się do tych miejsc przekonać. Warto, zwłaszcza w takich miejscach jak, jak Grecja, jak Rzym, czyli tam, gdzie ta historia jest ogromna i bardzo długa, bo przyznaję jeszcze, że ja na hasło Muzeum Archeologiczne przez długie lata odczuwałem ogromny niepokój po prostu i starałem się z poczucia obowiązku zajrzeć, ale nie, 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 nie czerpałem z tego w gruncie rzeczy żadnej przyjemności bo jeżeli nie wiem, jeżeli mamy oglądać monety, które są no siłą rzeczy malutkie, bo moneta rzeczy niewielka, albo kawałki jakichś skorup, które wie, wiecie no, trzeba sobie wyobrazić, czym to mogło być. Że, że ten kawałek 3 cm na 2 cm to jest kawałek amfory, która miała, nie wiem, półtorej metra wysokości czy coś w tym stylu. No to hej, potrzeba to za dużej wyobraźni, moim zdaniem, żeby się do tego przekonać. Ale rzeczywiście Muzeum Archeologiczne w Atenach jest czymś zupełnie innym. Stajemy tam w oko, w oko z obiektami, które są a nie dość, że duże, nie dość, że świetnie zachowane. To do tego wszystkiego mają ze sobą wspaniałą historię. A każdemu, kto ma, kto ma estetyczną słabość do, do greckiej rzeźby, bardzo gorąco polecam wyprawę do Muzeum. Muzeum Archeologicznego w Pireusie, gdzie są przepiękne rzeźby z brązu. Ich jest bardzo mało na świecie. Cudownie ocalały. tym bardziej. To naprawdę był gigantyczny, moim zdaniem, gigantyczny przypadek, że one nie dość, że ocalały, to potem że jeszcze zostały odnalezione, bo przecież mogły nadal leżeć w przysypane jednej z Pire, pireuskich piwnic, dokładnie przysypane popiołem. Więc naprawdę gorąco namawiam Ateny, Pireus, Muzeum Archeologiczne. Naprawdę warto do nich zajrzeć. A że z miłości człowiek robi różne rzeczy, to i Galerię Narodową też odwiedzi. Tak i tu przyznam szczerze, że Nadal nie widziałem tego El Greka, który miał tam się pojawić. Mam nadzieję, że on już tam jest, i że kiedy pojadę następnym razem do Aten, to będę mógł zobaczyć kolekcję prac El Greka, najbardziej znanego chyba Greka, jeżeli chodzi o malarstwo, no więc czekam nadal. To chyba taka też cecha zwiedzania Grecji, na pewno Aten, o której pisze Pan w swojej książce Ateny do Zjedzenia, że i w tej rzeczywistości architektury, i w tych elementach zabytków w Muzeum Archeologicznym, którym Możemy spotkać dużo, oprócz tego co widzimy, musimy sobie dowyobrażać. Tak, a to jest miasto w gruncie rzeczy w sporej części miasta musi pozostać miastem wyobrażonym, ale w, nie uważam, żeby to była wada. Każdy wyobrazi sobie tak dużo, jak tego potrzebuje. To jest chyba również zaleta, no bo. Bo ci, którzy będą chcieli zobaczyć więcej, zobaczą więcej, a ci, którzy lubią prześlizgnąć się tylko po powierzchni, to się prześlizgną i również będą mieli z tego ogromną przyjemność, a przynajmniej mam taką nadzieję. I każdy może odkryć te Ateny z własnej perspektywy, bo choć wysyłają chaotyczne wibracje, to żyją pełnią życia i przynajmniej pan za to lubi Ateny. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat, Bartek Kierżun, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.